Zawiadomienie, sporządzone przez kancelarię GRTH, w 40 tysiącach znaków opisuje, za co powinien odpowiedzieć Jarosław Kaczyński. W treści czytamy, że prezes pozyskał zaufanie Birkfellnera w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę srebrna. Spowodował wykonanie przez Geralda Birkfellnera świadczenia usług o wartości ok. 1 300 000 euro, ale za pracę nie zapłacił. Doprowadził do tego, że Gerald Birkfellner w ramach realizacji powyższego zlecenia wykonał następujące prace i założył spółkę celową Nuneaton spółka z o.o. spółka K. 2. Pozyskał architekta i przygotował przy jego pomocy projekt koncepcji architektonicznej budynku. 3. Przygotował strategię realizacji projektu Tower Srebrna z kosztami i terminarzem. 4. Przygotował wycenę nieruchomości. V. Przygotował przy pomocy kancelarii Baker McKenzie projekty umów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym z firmami Glec Polska, Strabag oraz umowy kredytowej z bankiem PKS. A. W zawiadomieniu czytamy, że polecono, by Birkfellner wystawił fakturę na spółki Nuneaton, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością, a Srebrna miała wnieść do niej prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości. Potem odmówiono pokrycia kosztów, tłumacząc, że faktury nie były wystawione na spółkę związaną z PiS. W efekcie spółki Nuneaton nie dysponowały jakimikolwiek środkami finansowymi i nie mogły pokryć zobowiązania zaciągniętego przez Jarosława Kaczyńskiego w imieniu spółki Srebrna SP. ZOO decyzje należą do Kaczyńskiego. Birkfellner spotkanie z prezesem w maju 2017 r. W zawiadomieniu opisuje tak. W trakcie spotkania Jarosław Kaczyński oświadczył, że jest w Radzie Fundacji Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, która jest jedynym udziałowcem w spółce Srebrna SP. ZOO oświadczył również, że spółka Srebrna spółka ZOO planuje inwestycje, polegającą na budowie budynku wysokościowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Srebrnej 16? I dalej, Jarosław Kaczyński oświadczył także, że faktycznie to on jest osobą decyzyjną we wszystkich sprawach, związanych z realizacją wskazanej inwestycji. Wszelkie merytoryczne decyzje należą do niego, a wszystkie osoby, związane ze spółką Srebrna SP. ZOO wykonują i realizują jego polecenia. Powyższe oświadczenie w sposób jednoznaczny było prawdziwe, bowiem w czasie licznych spotkań Geralda Birkfellnera z Jarosławem Kaczyńskim wszystkie osoby związane ze spółką Srebrna SP. ZOO wykonywały polecenia Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania uzgodniono również, że wysokość wynagrodzenia za wykonanie zlecenia będzie wynosić 3% wartości inwestycji, czyli około 9 milionów euro. Wartości inwestycji zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Srebrna SP. ZOO miała wynieść 300 milionów euro. Ponadto Jarosław Kaczyński poprosił, żeby do umowy zlecenia przystąpić niezwłocznie, by Gerald Birkfellner skoncentrował na tym projekcie całą swoją aktywność zawodową, przeniósł się do Warszawy, na co Gerald Birkfellner przystał. Austriak kupił dom w Polsce, by móc z bliska nadzorować prace budowlane. Birkfellner ufał Kaczyńskiemu. W zawiadomieniu czytamy, Jarosław Kaczyński był znany Geraldowi Birkfellnerowi od lat jako premier polskiego rządu, wieloletni poseł na Sejm RP.
przewodniczący partii rządzącej i jeden z najważniejszych polityków w kraju, cieszący się nienaganną reputacją? Jak napisano, Jarosław Kaczyński od początku był bardzo zainteresowany przebiegiem realizacji prac i uczestniczył w wielu spotkaniach związanych z negocjacjami kredytów, aktów prawnych, projektów architektonicznych, biorąc w nich aktywny udział. Świadczy o tym m.in. zestawienie godzin pracy nad projektem Tower Srebrna, stworzone przez Geralda Birkfellnera. W zawiadomieniu pojawia się także kwestia kredytu. Bank Pekao S.A. zaakceptował udzielenie Nuneaton S.P. z spółka K. kredytu inwestycyjnego w kwocie 11 milionów euro. Kwota ta decyzją Jarosława Kaczyńskiego została uznana za zbyt dużą i została zmniejszona do 4,5 miliona euro. Co ciekawe, Jarosław Kaczyński przejął całość dokumentacji, która umożliwia przeprowadzenie inwestycji. Biznesplan z gotowym kosztorysem inwestycji, projekt architektoniczny, projekty umów z firmami GLEC Polska SP. Zostrabak spółka ZO oraz Development Management Agreement, projekty umów kredytowych z bankiem Pekao S.A. Wskazać zatem należy, że w niniejszej sprawie doszło do przestępstwa oszustwa, popełnionego przez Jarosława Kaczyńskiego na szkodę Geralda Birkfellnera, na kwotę 1 300 000 euro.